przygotowaliśmy kompleksowy projekt dotyczący naszej inwestycji. Przeanalizowaliśmy wszystkie aspekty, które pozwalają nam na realizowanie tej inwestycji zasadności. Cieszę się niezmiernie, że nasz wniosek uzyskał akceptację ministra zdrowia, bo to świadczy o, po pierwsze, porządnie wykonanej przez nas pracy, ale tak naprawdę i co najważniejsze, zasadności realizacji inwestycji, która się wpisuje w plan rozwoju szpitala. Sama inwestycja to jest nowy obiekt na terenie szpitala, nowy obiekt, w którym znajdzie się część naszej działalności medycznej. Po pierwsze bloki operacyjne, OIOM oraz oddziały zabiegowe z zakresu chorób serca i naczyń, w tym kardiologia pana profesora Gierlotki. To jest nowe możliwości zabezpieczenia pacjentów w stanie ostrym, w stanie nagłym. To jest bezpieczeństwo dla tych pacjentów, którzy trafiają do naszego szpitala. Całość działania rozbudowy szpitala wpisuje się w strategię przyjętą przez Uniwersytet Opolski, a wcześniej przez samorząd województwa, przekazując nasz szpital, wtedy Wojewódzkie Centrum Medyczne, do Uniwersytetu Opolskiego, tworząc kierunek lekarski przez ministra zdrowia na naszym uniwersytecie. Dzisiaj nasz szpital wpisuje się w pełnym zakresie w zadania realizowane przez kierunek lekarski, przez Uniwersytet Opolski i sądzę, że realizacja tej inwestycji przyczyni się do tego, że będziemy w pełnym stopniu zabezpieczać również pacjentów, którzy trafiają do naszego szpitala. Oczywiście jest to pierwszy krok, niezwykle istotny. Czeka nas kolejny krok zdobycia finansowania na tą inwestycję, ale bez pozytywnej oceny o celowości inwestycji nie byłoby w ogóle mowy o to, żebyśmy mogli się starać o pieniądze. Szanowni Państwo, ja się bardzo cieszę, że za 2 lata już będę mógł przysłużyć się i pracować dla dobra polskiej kardiologii. Natomiast przede wszystkim jestem lekarzem kardiologiem tutaj w Opolu i bardzo się cieszę i dziękuję za to, że kardiologia i nie tylko kardiologia, ale wszystkie nasze specjalności sercowo-naczyniowe mają szansę pracować lepiej, pracować sprawniej, pracować bardziej wydajnie dla naszych pacjentów. Rzeczywiście inwestycja jest bezwzględnie konieczna. Ona oprócz całej infrastruktury, możliwości wykonywania nowych zabiegów i poprawy bezpieczeństwa i jakości opieki nad pacjentem, umożliwi rzecz, która jest niesłychanie ważna, umożliwi bardzo bliską i konkretną współpracę nad łóżkiem pacjenta, specjalistów różnych dziedzin. W chwili obecnej pacjenci są coraz starsi, mają coraz więcej chorób towarzyszących. Mówimy o problemie wielochorobowości. Cała infrastruktura i cała koncepcja centrum polega na tym, abyśmy wspólnie razem kardiolodzy, kardiochirurdzy, neurochirurdzy, neurolodzy, anestezjolodzy pracowali blisko siebie, pracowali cały czas we współpracy i dzięki temu jestem przekonany, że będziemy bardziej bezpieczni i zdrowie mieszkańców Opolszczyzny będzie bardziej zabezpieczone. Także dziękuję serdecznie raz jeszcze za ten pierwszy krok, niezwykle ważny. Jestem przekonany, że kolejne będą równie pomyślne, wiadomości skuteczne i będziemy rzeczywiście w najbliższym czasie móc leczyć pacjentów, diagnozować i prowadzić w nowym centrum sercowo-naczyniowym.